Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls Scholar of the First Sin. Widzę się tutaj w kompletnie innym miejscu, bo tak sobie połaziłem, szukałem jakichś sekretów i kolejna nowość, tutaj znalazłem Lucatiel. To jest ta miejscówka, o której wam mówiłem, gdzie tutaj właśnie była ta trucizna i to jest dokładnie w tym miejscu. Tam jest moja stara plama krwi, ale niestety jako iż dusz tam miałem niewiele, no to nawet nie będę tego zbierał, no bo też się pofarmiłem i mam maksymalny możliwy level. No i co? Pogadajmy z Lucatiel w takim razie. Też ją przyzwałem do walki z grzesznicą. Tylko nie pamiętam ile razy. Muszę zobaczyć ile mam tych dusz. Mam starego króla, to jest multi. Chyba? Nie, to mam duszę starego króla. Jednak to było to. Dobrze, zagadywałem. Dusza starego żelaznego króla, dusza starej wiedźmy. Mam jedno, czyli Lucatiel, ewentualnie jeszcze do jednego bossa jest niepotrzebna, ale jeszcze jest jedna lokacja, gdzie mogę ją przyzwać. Ale dobra, na razie pogadajmy sobie z nią. Still on the road. Sorry to have burdened you so. This is for you, by way of an apology. O, pierścień stalowej ochrony plus jeden, miło. I found my thoughts growing hazy. My memories are fading, oldest first. The curse is doing its work upon me. I am frightened, terribly so. If everything should fade, what will be left of me? I had an older brother. We learned to fence together. He became the most decorated swordsman in all of Myra. I never even compared to him. In fact, I never beat him. Not once. But then, one day, he was gone. Lost without a trace. Now I'm certain that he was taken by the curse. If only someone would hear my tale. My brother must have come here, too. Soon I may forget even about him. If only someone would hear my brother. Dobra, już się powtarza. Okej, ile mam tych kamyczków? 3. Okej. Tam, jak mówiłem. Pamiętacie, jak mówiłem o tym? Kamieniu? Czy tam o tym pierścieniu, który dawał... sprawiał, że moje kroki są ciche? Otóż jednak zdobyłem ten pierścień. I po prostu mi się pomyliły nazwy. Pierścień zatrutego ukąszenia i dusza dumnego rycerza. Zobaczmy, czy... A właśnie, jeszcze też pochodziłem, zdobyłem od jednego typa takie coś. I proszę, większe obrażenia od miecza z hejt. Ale działa jak kosa, więc nie wiem, czy to będę chciał wziąć. Tutaj co? A no tak, jeszcze zdobyłem starą wielką tarczę rycerską, sobie pokażę też opis od razu. Stara wielka tarcza z nieznanej epoki należała do wojownika z tak dawnych czasów, że nie zachowały się żadne wzmianki o jego czynach. Ma bardzo małą trwałość. Tutaj to samo, co było w tych. I stara pika z nieznanej epoki, okej, to jest identyczny opis. I duży sierp pełni księżyca. Duży sierp z okrągłym ostrzem. Cienkie ostrze wzmocnione stalą tnie bardzo gładko. Wbija się w ciało, a potem je rozrywa, powodując krwotok. Dobra. Pierścienie, żebym nie zapomniał. Pierwszy smoczy pierścień. To zdobyłem zaawansowanie w przymierzu. Przymierzu czempionów. To zdobyliśmy od niej. Przeczajonego smoka to znaleźliśmy przed chwilą. Tu jest. Pierścień śpiącego smoka, to było to. I maskuje wydawane przez właściciela dźwięki.
Stary pierścień Melfickiej Akademii Magii przedstawia śpiącego smoka, maskuje dźwięki wydawane przez jego właściciela. Choć nie wiadomo tego na pewno, powiada się, że Akademię założyli grzesznicy, którzy przybyli spoza północnych mórz. Czary, jakie po sobie pozostawili, były jedynie fragmentaryczne i ledwo zrozumiałe, przez to znaczna część ich wiedzy została utracona. Pierścień dla czempionów, pierścień przymierza króla szczurów i pieczęć krwi, czyli pierścień dla jeszcze kolejnego przymierza. Dobra. Tutaj mam pierścień, który kupiłem u tamtego ziomeczka w bastionie. Znaczy pierścień, to w sumie jako pierścień, to jest w sumie sznurek. Miękki sznurek przypominający to jest jak pierścień, dobra. Miękki pierścień przypominający sznurek obwiązany wokół palca. Dzięki niemu najeźdźcy łatwiej trafią do twojego świata. Kto stworzył coś takiego i po co? Może lepiej nie poznawać odpowiedzi. To oczywiście się przydaje, jeśli chcemy często walczyć z innymi graczami. I można cały czas nosić, wtedy mamy większą szansę, że zostaniemy zaatakowani. Grawerowany pierścień, specjalny pierścień, na którym można wygrawerować imię Boga. Ułatwia łączenie się ze światami graczy, którzy wybrali tego samego Boga. W ruinach Drangleic można znaleźć niezliczone ślady starych bogów. A może to ci sami bogowie, co nasi, ale noszący inne imiona. To podobnie działa jak to, tylko to bardziej do koopa. Po prostu zakładać na palec, wybierać jakiegoś Boga i macie większą szansę na połączenie się. Oczywiście z osobą, bądź osobami, które też mają ten pierścień, bo tego się inaczej nie da wybrać ani nosić. Tutaj ten pierścień czerwony z czerwonym okiem, to jest też do koopa dobre. Wiecie, bo my bierzemy, czekajcie, co ja teraz wymieniam? Złotego węża. My to bierzemy. Nam się oczy świecą, przez co jakby my mamy na siebie fokus wrogów, a wtedy nasi teammates mogą zająć się tymi, co nas fokusują. Pierścień ten już wam pokazywałem, ten też, tutaj nic nowego też nie ma, ale jeszcze był ten pierścień... O właśnie, co do tego ukąszenia. No, zwiększa odporność na truciznę, to się akurat domyślałem. Jeden z kilku pierścieni ukąszenia, znany z niecodziennego wyglądu, zwiększa odporność na trucizny. Podobno niepokojący wygląd tych pierścieni... A dobra, to jest to samo. Tylko po prostu zwiększa odporność na truciznę. Ale opis jest taki sam jak w przypadku innych. No, tutaj uważać, żebym się... Znowu na to nie naciął. Dobra, szybka korekta dźwięku. Żeby mi się przypadkiem coś nie wbiło na tego. Na moje gadane. Teraz idę na szybko jeszcze do przymierza Wojowników Słońca, bo chcę zobaczyć, czy udałoby mi się je... Może nie wylewelować, no bo to... Bez tych wszystkich tych będzie raczej niemożliwe, ale bynajmniej chcę zobaczyć, czy będę w stanie je... Dobra, może się tylko wyleczę. Czy tam... Wszystko usunę te zatrucie. Teraz tak, najpierw kukiełka. I klejnot, myślę, wystarczy. Zobaczmy, jak sobie błyskawice na nie radzą. No, absurd. Miałem wiedzieć, że nie tak źle, no ale w sumie nie tak źle, to teraz będzie wszystko działało i po co, bo ja mam level mojej postaci. Coś wypadło? No niestety nie. Jak cały czas tutaj próbuję się na nich, znaczy może nie tyle farmić, ale próbuję ciągle wyfarmić sobie na nie chociaż jeden medalion słoneczny, bo wtedy będę mógł sobie też zlevelować to przymierze. No ale nie mam szczęścia. Co, lećmy tutaj. Gdzie by to było? Chyba, o właśnie, z tej strony. I zobaczmy, czy teraz się odznaczy. Przystąp do przymierza. Tak. No i niestety. Mam pecha. Czyli będę musiał grę jeszcze raz przejść, żeby te brakujące przymierza odblokować. Ale to jest strasznie głupie, że gra tego nie wychwytuje. W sensie, znaczy gra, że Steam nie wychwytuje, że już mamy te przymierze ogarnięte. Tylko konkretnie musi być włączony, znaczy włączony, więc Steam musi być włączony, żeby w ogóle gra w ogóle działała, ale żeby te trofea się zaliczały, trofea też achievy, to my musimy być nie dość, musimy być połączeni z siecią. To jest głupie strasznie. Przecież dla kogoś, kto gra oczywiście bezprzewodowo, czyli chwilowo, dla kogoś takiego jak na przykład ja. Bo ja niestety nie mam na tyle, może nie mam możliwości,
Ale trochę ciężko byłoby mi teraz pociągnąć kabel sobie do routera. 20 metrów? No, maksymalnie 15 może bym musiał mieć kabla, żeby jakoś tak fajnie pociągnąć, no ale nie bardzo mam to teraz jak zrobić. I nie chodzi o pieniądze, bo kupić taki kabel to nie jest problem. Dobra, do Rynsztoka lecimy, bo to mieliśmy badać. Tylko gorzej by było, jeśli chodzi o na przykład dziury w ścianach. Nie chce mi się przekładać całego tego sprzętu na inne piętro. Chociaż nie powiem, pewnie by to zrobiło temu sprzętowi na lepsze. Po prostu byłby wyżej. O kurde! Dobra. A, ładnie. Właśnie się podłożył. Dobra, gdzie tu? To jest przejście. Pomóż mi, o Jezus, znam dobrze to uczucie. Zwłaszcza w tej lokacji, ile ja tu się męczyłem, jak grałem na konsolce, nie? Masakra. Okej, halo? Dobra, na szczęście krok do tyłu ciągle działa. Gdybym się teraz sturlał na dół, to bym się troszeczkę wkierwił. A, dobra, czekaj, tu muszę przeskoczyć. Dobra. To zniszczymy. YOLO! Za to ten już do rzucania. Spoko. Tam jest mgła, ale to jest tylko odblokowanie przejścia. To na górę można wejść inaczej. Tam jest to licho. W ogóle patrzcie, jak to wygląda, nie? To jest błoto, gówno. Jak patrzę na to, nie wiedziałem i dalej nie wiem, co to jest. I szczerze, nie chcę wiedzieć. Ale żeby było tutaj troszeczkę jaśniej, to użyjmy motylka. Już mam 15? Skąd? Motylów nie multiplikowałem z tego, co kojarzę. Ale okej. Okay. Spalmy tutaj łognie. Już tak klimatycznie będzie pochodzić z pochodnią w tym miejscu. Mogę nią atakować, nie? No mogę blokować. I tak, mogę też zaatakować. Spoko. Tylko nie wiem, czy da się podpalić. Tak, wroga. Okej. Okay. Kolejny do zapalenia. To jest też fajne, bo to taki punkt orientacyjny trochę dla mnie, że okej, okay, tu zapaliłem, to tu już byłem. No właśnie, te durne posągi. Plują tymi strzałkami. Oczywiście to był kolejny. Typu. Dobra, to jest co? To był srebrny, ja bym potrzebował. No właśnie, akurat ten, który był mi potrzebny, to go nie zmultiplikowałem. No, brawo ja. Dobra, na razie dziabnijmy sobie to. I... no i normalnie klejnocik życia. Tego nie otworzę, nie? Nie, jeszcze nie. Potrzebny mi jest taki specjalny klucz. Chyba się nazywał Okej, gościu chyba ewidentnie nie trafił tam, gdzie chciał. Bo chciał chyba się sturlać tu, ale idealnie w przepaść spadł z tego, co widziałem po tym fantomie. Tutaj coś mamy. Kolejne są te. I oczywiście zniszczymy. Najgorsze jest to, że nie każdy z tych posążków od razu pluje. W sensie niektóre mogą w ogóle nie pluć. To jest gorsza rzecz. Tu. To nie wiem, czy kolątwy nie dawało, albo dla mnie trucizny. Dobra, tu widzę, nieważne, jak zejdę i tak trafię w tamto miejsce, więc zejdę sobie tędy. Okej, co właśnie spadło? Mroczny płomień piromancji, proszę. Ale też widzę, że pochodnia w sumie nie pełni jakiejś... ale jakiejś mega kosmicznej broni. O, świetnie. Już są pieski. To jest kolejny wróg, którego nie kojarzę. Z konsoli. Coś mówię, no to już może być teraz moja pamięć. Bo
zdecydować. O nie. Z tym muszę uważać, bo to, o właśnie, bo to mi niszczy wyposażenie. Z tym trzeba uważać. Czy jest to jakaś drabina na górę, czy to jest tylko taka ślepa uliczka? Jest drabina, dobra. Mocha, proszek naprawczy, nie? Mam 8 sztuk, dobra. Zużyjmy od razu. Żeby sobie naspawać trochę nasze wyposażenie. No, głównie zbroję, bo widzieliście, że już była na chyba 50% swojej wytrzymałości. To wygląda jak pikawa, widzicie to? No, bynajmniej z którejś perspektywy wygląda jak serce. Ale nie wiem, czy chciałbym chodzić z rozpieprzonym... Znaczy, nie wiem, na pewno nie chciałbym chodzić z rozpieprzonym sprzętem w tej grze. Niestety jest tak głupio ułożone, że zostanie da się przez durny przypadek w walce sobie zniszczyć to gówienko i przez to właśnie uszkodzić sobie broń, albo ją całkowicie zniszczyć. Goczący tytanit, gładki dwabisty kamień, kukła człowieka. Dopiero co odzyskaliśmy dopiero co jedną zużytą. I stara pachnąca gałąź, spoko. Tutaj, żebym się trochę nie popisał, bo no prawie spadłem na śmierć, no ale na szczęście trafiłem w takie miejsce, które się nie zapadło. A już widzieliśmy, że takie miejscówki też tutaj są. Dobra. Tutaj normalnie schodzimy. Rozpieprzamy kolejne. Tutaj zapalimy wszystkie trzy na raz. No nie bardzo. Trzeba rozpalać po kolei. Ale patrzcie, to są w ogóle takie pochodnie, ale zrobione na kawałka też tych posągów. Tu jest też przejście. A, bo tu mogłem... Nie, mogłem? Nie. Co ja gadam? Nie ma szans, nie przeskoczyłbym tego. O, no, miecz dotknięty mrokiem. Zatruty nóż do rzucania zostawił po sobie. Tam czeka mi tylko śmierć. Ten przedłużył mi działanie pochodni, dziękuję. Tam na dole to jest ta mgła przy drewnie. To jeszcze nie jest boss. O, jakiś typ postanowił właśnie się zrzucić w przepaść, spoko. Te ciała w ogóle nie wyglądają podejrzanie, co nie? To poważnie, no musiałem się akurat nadziać idealnie, kiedy to pluło. Ja jestem dość zbuffowany, żeby ich... Może nie one-shotować, no ale w miarę sobie z nimi radzić. Oczywiście. Żeby to nikt nie przeszkadzał. I teraz wykorzystajmy ten... Nie ten, tylko ten. Bo tu ci już prawie zeszło, no ale przynajmniej sobie życia trochę odmawię. Nie. No, nie wspinaj się, tylko zapal tę cholerną pochodnię. Ten jeszcze pluł. Ja zastanawiam, skąd to leci, ja tu na ziemi jeszcze leżę, wydaje nie rozwalony. Dobra, tylko powinna mi zaraz zejść. Tutaj. Nie wiem, czy to można nazwać lichtarzem, nie? Dla mnie to jest coś ala taka stojąca pochodnia. Bo nazwać to lichtarzem to chyba trochę nie do powiedzenia. Kolejny piesek. A, tak, jeszcze są tam mumie. Zapomniałem o nich. I te chyba biją obrażeniami od mroku. Czy po prostu biją mrokiem, właściwie powinno powiedzieć. Dobra, zapal. Teraz to ładnie obejdź i idź dalej. Okej, kolejne lichtarze. Już może zostanie przy tej nazwie. Po prostu zdycha. Ale są też takie... A, dobra. To ma jako atak rozpylenie tej trucizny. Jeszcze dookoła siebie. Było zabawniej. Znaczy, boże, trucizny. Tego efektu właściwie kwasu. To się chyba kwas nazywało. Dobra, podbijmy sobie zdrowie. Mi brakuje faktu, że nie ma tutaj już człowieczeństwa.
czekałem, czy będzie kusza, czy będzie ten. Wielka tarcza złego oka. O, pięknie. Zobaczmy, jak wygląda. No niestety jest to wielka tarcza, więc raczej się nią nie zainteresuje. No, a tym bardziej, że nie ma 100% redukcji obrażeń fizycznych. Wielka tarcza złego oka. Wielka tarcza z niepokojącymi zdobieniami pokryta jest niezliczonymi odciskami dłoni. Pochodzenie tej tarczy jest nieznane. Nawet długie godziny polerowania nie są w stanie oczyścić jej z tajemniczych śladów dłoni. No i efekt wchłanianie punktów życia zapewne zabitych wrogów, tak samo jak ów pierścień, który mam na podorędziu. Oczywiście. Dobra. Ej, patrzcie, ale normalny czy jakby na coś tego spadł, to by raczej przeleciał na wylot, nie? A gdzie? Chciałoby się. Zatruta strzała sztuk 20. Okej. Tam coś mamy. A nie wiem, czy nie był ten wielki taki ten żuk. Taka ala królowa, powiedzmy. Teraz się przekonamy. No, już się przekonałem. Jak to paskudnie wygląda. Co jest najlepsze, to nie jest wobec niej agresywne, nie? To jest najlepsze. To jest trochę śmieszne, bo coś tak wielkiego nie jest wobec niej agresywne. Dobra, czekaj, czy tam giełka mi coś robiła? Broni i naprawia. Dobra, czekaj, czy tu nie było ogniska obok? Jak się znowu zbłaźnie w taki sposób, no to chyba sobie bluznął w ryj. Czy tu nie było ogniska? Wejdź w mgłę. Nie wiem, czy... Tak, na zewnątrz jest ognisko, dobra. To lecimy do niego. Teraz czekaj, czy to było coś do zniszczenia? Tak więc dziękuję. Rozpalamy ognicho i w razie czego odrodzimy się w tym miejscu. A nie... Chyba nie gdzieś tam. No, nawet teraz nie zlokalizuję tego pierwszego ogniska, nie? Tak gdzieś tam wyżej jest. A my musimy się oczywiście coraz niżej. To jest ta gorsza wiadomość. Zatruty nóż. W sumie noże nie muszę zużywać, no ale te strzały z chęcią bym wykorzystał. Muszę tylko wziąć łuk. Zwykły, długi łuk. A, jeszcze strzały muszę zamienić. Zamienimy drewniane na zatrute. Bierzemy łuk. O! Okej. Okay. Ej, nie gadajcie! O, dobra, już lecie zatrucie. Ej, nawet tych całych strzał nie zużyję, no patrzcie. Okej. Dokokszony widać jest. Straszliwy. Ale spróbuj... Kto pisze takie wiadomości? Naprawdę. Gdybym nigdy w życiu takiej wiadomości w tej grze nie znalazł, to mi się naprawdę, naprawdę nie zawiódł. Bo mnie takie wiadomości trochę brzydzą. Nie tylko mnie mam wrażenie. Aha, to jeszcze muszę całe tak wziąć. Dobra, to czekaj. To ile mi brakuje? To nie jest jak w jedynce, że mogą tak po kawałku brać, to muszę wziąć wszystko naraz. To 79... 3... 13 brakuje. Dobra, to usuń. Czekaj. Aha, dobra, bo to mam ten. Ja to mam wybrane, dlatego nie mogę tego rozbudować. Ale ognistą strzałę sobie wezmę. Przyda się niżej. No, o ile jeszcze dojdę do tego fragmentu, o którym myślę teraz. To na razie tu. Usuń. I usuń. 13. Okej. Okay. Czyli po prostu zniszcz. No i teraz zgarnęliśmy sobie 20 nowych strzał. Tutaj był zatruty nóż do rzucania, no ale to jest mi zbędne. W sumie jak idziemy teraz na nowe, do nowej części tej lokacji, to myślę, możemy też na spokojnie odp-
odpocząć. To co? Chyba środkowy? Tak, środkowy rynsztok. Tylko pytanie, środkowy pod względem wysokości czy odległości? Ja mam szczerą nadzieję, że chodzi tylko i wyłącznie o wysokość. To znaczy, że idziemy coraz dalej, do przodu, nie? Tutaj... No dobra, użyję też tego jednego motyla. Długi, jaki zużyłem. Zapalamy. Oczywiście idzie z nami cała kompania, no ale... Kompania nie wie, co robi. Tutaj musiałbym zejść... Czy zejść, w sumie spaść. A nie, zejść tędy i potem zeskoczyć tutaj. Okej, okay, tutaj... To ja nie wiem, czy to... Nie wiem, czy to jest powrót, czy to jest inna ścieżka. Dobre pytanie. Tu... No, tu jak się źle pójdzie, no to leci się ku własnej śmierci, widzę. No bo takiego upadku to nikt nigdy nie przeżył. Tutaj mogę zeskoczyć, a mogę też zejść po drabince. No jak mam wybierać, no to wolę to drugie. Czyli tak, to jest ta drabinka. A ta drabinka, która by mnie interesowała, to jest ta tutaj. Nie. Ta? Nie, to jeszcze inna, dobra. Czy ta kolejna. Dobra, 26 minut. No w tym odcinku z bossem na pewno nie zawalczymy. A, trzeba jakoś od drugiej strony tam wejść. Dobra. To w takim razie korzystamy z tej drugiej drabiny. Tylko to była która? To była ta. Lecimy w dół. No i już się nie cofniemy, niestety. No, bynajmniej nie tą ścieżką. Tutaj mamy skrzynkę. No to wątpię, że to będzie mimik, no ale... Who knows? Jeszcze mogę zejść. Dobra, skakuj po prostu. Tu się cała na mnie banda rzuciła. Kretyni. Pochodnia, czyli jeszcze dłużej mamy czasu pochodni i 20 klejnotów życia. Pięknie. Tutaj to trzeba jakoś wejść. A nie, to bym musiał spaść chyba. A nie, wystarczy dobrze stanąć. Zatruty nóż. A dobra, czy to jest po jakimś kolesiu? Czyli średnio mnie to interesuje. Chociaż... A właśnie, czekaj, a propos, czy mogę to bombą zniszczyć? Pięknie. To jeszcze dwa. Ale traf, chłopie. Pięknie. Dobra. I tutaj idziemy do tej skrzynki, co nie? Tia. I zobaczmy, co mówi wiadomość. Wywiad dla kłamcy. Co to było to przed chwilą? Jakaś mumia tu spadła, czy jak? Okej, czyli ktoś pewnie mówił, że to jest mimika, a się okazało, że nie. Wielka pałka. Okej. Okay. To jest ta laga taka? Wielka pała, tak. Ogromna drewniana pała z gałęzi wielkiego drzewa. Służy do układania wrogów, prosta, ale straszliwie skuteczna przeciw pospolitym tarczom. No, pewnie zakładam, że byle jaka tarcza by się ugięła pod mocą takiej broni. Mocą w cudzysłowie oczywiście. O, mroczna mgła. I chyba pochodnia kolejna. Czekaj, pokażmy te zaklęcia. Mroczna mgła. Pełno trucizny. No ale to już jest kopia zaklęcia, które już posiadam. Ale no, pokazuje to, że można znaleźć te zaklęcia tak naprawdę w różnych lokacjach. Nie wszystkie trzeba kupować. Dobra, tutaj jest bezpiecznie. Zeskoczyć oczywiście. Kolejna stara pachnąca gałąź. Tutaj zapalamy. Kolejny, no zostańmy już przy tym lichtarzu. I tu widzicie, zmienia się kolor.
Zmienia się kolor. Przed tobą trucizna. No shit, Sherlock. I uwaga, oto czarny jar. I to jest kolejna. Kolejna finałowa lokacja z wielką duszą. Oczywiście sama ta dusza znajduje się tam gdzieś tam na samym końcu. No w sumie dość niedaleko, na upartego. No, gdyby nie fakt, że goni mnie czas, i to dosłownie, no to bym jeszcze z tą wielką duszą zawalczył i myślę, żebym wygrał, ale na ten moment spróbuję póki co dostać się po prostu kawałek dalej, żeby być w stanie. Niestety pamiętam, co siedzi w tych kałużach. No, nie w każdej oczywiście, ale w momencie, w którym macie kilka strzał, o właśnie, to warto sobie te kałuże zapalić. Bo siedzą w nich takie... O właśnie, takie stworki. Ten dostaje damage będąc osobnej kałuży, a pali się tylko ta jedna. No i proszę, padł. No właśnie, dlatego nienawidzę tego miejsca. Nie tu, tylko tu. Dobra, nie, tutaj muszę mieć dzwonek. O, świetnie, zapomniany atakuje. Subcio. Dobra, użyjmy tego w takim razie. Gdzie on jest? Tam. Oczywiście nie każdy z tych posążków pluje trucizną, no ale ciężko jest wyczuć, który jest który. Spróbuj ogień. No to jest bardzo dobrze określone. No ale oczywiście ten zapomniany sam się może nadzieć na te... trudkę, ale mi to jest oczywiście na rękę. A i tak gwoli ścisłości na konsoli żaden duch mnie tu nie zaatakował. Jak mi z uniku wyjechał? Ale cóż, gościu, przykro mi. Mój piorun jest potężniejszy od twego byle jakiego ostrza. Co, zostawi mi coś, czy... Nie, klasycznie, tylko kukła człowieka. Szkoda, wielka szkoda. Te kałuże oczywiście po jakimś czasie się wypalą do końca. Zostanie już tylko, co jest najlepsze, kawałek po prostu ziemi, na której te kałuże są rozlane, więc ja nie mam bladego pojęcia, jakim cudem ta, nie wiem, nazwijmy to roboczą ośmiornicą, się w tym chowa. To dla mnie wielkość tego, a płytkość, naprawdę pozostawiam wiele do życzenia. Skarb, oczywiście strzeżony przez te durne posągi. Tak więc ja poproszę o dzwonek, bożka i o wielkie leczenie. No, tylko wielkie leczenie w tej części już nie przywraca 100% zdrowia. Okej, co ty skrywałeś? Szotel i wielką magiczną broń. Okej. Okay. Szotel to chyba... Tak, to jest taki... W sumie niby szotel, a wygląda trochę jak hepesz, nie? Zakrzywiony miecz o wyjątkowym kształcie. Nie wiadomo, kto go stworzył, ale musiał to być wyjątkowy rzemieślnik. Zakrzywione ostrze może ominąć tarczę i zadać obrażenia przeciwnikowi. Użyj go, wyprowadzając silny atak. No i oczywiście atak silny to przebicie tarczy. Tutaj nie wiem, czy na górze nie dał się z kimś pogadać. Bo jeśli się dało, to nie pamiętam z kim. O! Takiego robaczka już kojarzymy, co nie? Boże, jak ja nienawidzę tego, jak te posągi są durnie ustawione. Pewnie, jeszcze sam wejdź w płomienie. Inteligencja w level wysoki. Samotny łowca Smid, czy tam Schmid. No, podziękuję za twoje usługi, łowco.
spróbujmy może wykorzystać te zatrute noże. Mógłbym go oczywiście bić po prostu, no ale trzeba też w końcu wykorzystać trochę to, co się ma, nie? Jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma? Ile muszę w niego wbić tych noży, żeby on się zatruł? A, czekaj, chyba, że on jest niewrażliwy na truciznę. A to w sumie miałoby nawet sens. No, to jest oczywiście wróg, który się tutaj odradza, więc musicie uważać. Duża dusza nieznanego żołnierza. Pochodnia i strzępki życia. Tutaj. Wstydliwy rej. Po raz kolejny mamy tego przeciwnika. A dobra, widzę, że szybciej poskładam tego robala, po prostu go atakując. Czy to jest... A, dobre pytanie właśnie, czy to jest to, bo to jest ta gorsza część. Aj, oj, 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 oj. Tutaj. Na prawo. Na lewo. O, no świetnie. Widzę, to jest zablokowane w taki sposób. W taki sposób, że w taki sposób. Jakim ja gadam? Typie, daj się zabić, co? Dziękuję. Tu jest właśnie drugie ognisko w tej lokacji. Drugie i zarazem ostatnie. No bo, znaczy no w sumie no jest to przynajmniej przedostatnie, bo ostatnim ogniskiem jest oczywiście... Kamień klucz Farosa, miło. Ostatnim... O, hej! Fajnie, że tam przyszedłeś. Ja się wyleczę, pozwolisz? O, on ma ten topór giganta chyba. Okej. Okay. To poszło aż zbyt gładko. Coś widzicie, jakiego mu stunę robiłem tym mieczem? Masakrycznego wręcz bym powiedział. Ukryta komnata. To już ognicho mają przynajmniej gotowe. Teraz mogę sprawdzić, czy jestem, czy się nie pomyliłem. Czekajcie, który to było? Bo tu? Nie, chyba to... Nie, to było niżej. O właśnie, to było tam. Tam jest ten klucz do zdobycia, o którym mówiłem. Tylko niestety, dojście do niego to jest osobna kwestia. Guli dziecko lasu, okej. Okay. Spróbuję... O nie! Jezu, nie wierzę! Prawie się udało! Drugiej inwazji nie kojarzyłem. I tym bardziej jestem zdziwiony, że się po raz kolejny mnie ktoś zaatakował. Ja pierdzielę! Prawie mi się udało spaść w to, tam, gdzie chciałem, no. I teraz oczywiście duch się nie pojawi po raz kolejny, no bo on mnie zaatakował, a ja zginąłem. Zerzony klejnot życia. Nie dać się złapać. A nie, dobra, jednak się pojawił. Okay. Czekaj, spróbuję. O, właśnie. Tak inteligentnie spaść w tym miejscu. Czekaj, czy w ogóle przyjdzie za mną. Bo jeśli tak, to mi by to było bardzo na rękę. Może błogosławieństwa. Chodzi szybciej. Co? Idzie? Nie idzie? No to... To jest ciekawy koncept na postać, nie? Znaczy na postać, na wroga. Wygląda jak kałamarnica. Nie wiem, czy to nie jest tak nazywane na Wikipedii sosowej. Dobra. Ukojenie. Ciekawe, czy ten duch za mną przyjdzie. Bo jeśli tak, to byłoby to naprawdę interesujące. Zobaczmy. Czy się coś zmieniło? Nie, dobra. I myślałem, że to jest taki wielki przeciwnik, ale nie. To są po prostu te giganty, tylko one tak wyglądają. I uwaga. Oto właśnie giganci, z którymi walczył król tego całego królestwa. Czy tam olbrzymy właściwie. Ja mogę ich oczywiście pokonać. I zgarnę za to fajną nagrodę. No oczywiście poza duszami, no ale dusze są mi akurat teraz zbędne. Może do kupienia czegoś. Okej. Okay. No. Jeden dał mi duszę olbrzyma, a drugi zapomniany klucz. Czyli właśnie to, co jest mi potrzebne. Czekaj, użyłem? Tak, użyłem tego człowieczeństwa. Uff.
Już zapomniałem, że to wykorzystałem. Uwaga, jak wygląda dusza olbrzyma? Wygląda ona w taki sposób. Dusza, która należała do olbrzyma, to jest dusza, która mi jako tako dusz w sumie nie daje. I totalnie nie opłaca się tego wykorzystywać, bo dzięki temu możemy zawalczyć właśnie z pewnym bossem. Ale dokładniej wyjaśnię, jak to działa w momencie, w którym dojdziemy do tego bossa, żeby nie spoilować za wcześnie. Dusza olbrzyma, który przybył podbić Dranglake. Czy nienawiść olbrzyma do króla umrze wraz z jego końcem, czy zostanie tylko wzmocniona? I ten opis dalej. Użyj, aby zdobyć duszę, ale... No. Ale czy się opłaca? No, z góry mówię, nie opłaca się. Trochę tam dusz możemy dostać, ale... A, czekaj, przecież ja sobie... Pragnienie, o właśnie, światło sobie, specjalnie taką okazję wziąłem, żeby coś tu widzieć. Dobra, tu jest powrót. Tu, a tutaj co się kryło? Kolejna skrzynia? Tak jest, kolejna skrzynia. Skrzynia pułapka czy zwyczajna? Zwyczajna. Pierścień olbrzymów i skamieniała smocza kość. Pierścień olbrzymów to był ten, który zwiększał równowagę, co nie? Tak jest. To był ten tutaj. Już mam wersję zwykłą, jak i wersję na plus 1. Dobra, ej. Nie obracaj mi się aż tak. Proszę. Jezus, w ostatniej chwili się zorientowałem, nie? W ostatniej chwili. Dobra, nie, tędy jak będę szedł, to zginę. A dobra, zginę tak czy siak. Tutaj muszę wskoczyć. No ale dobra, no to może innym razem. Może prywatnie, jak nie będę się bał. Jak nie będę się bał, że będą się tutaj się wracać. Dobra. I tu powinniśmy wyjść nad tymi... co był? A, tu jest ten mroczny duch. A nie, to nie to miejsce. O kurde. To gorzej dla mnie. Guli dziecko lasu. Nie, nie to. Włócznie błyskawic, włócznie błyskawic. Ja tak mogę cały dzień. Patrzcie, ona w ogóle nie blokuje. To chyba... A nie, to jest on, a nie ona. Jakim cudem on jeszcze nie ma zatrucia? Ja dostaję zatrucie po dwóch strzałach, a on w ogóle. O, ale równowagę mu rozwaliłem, pięknie. No i dobra, najeźdźca odparty. Roczny duch został wypędzony. Kukła człowieka. Dobra. Czyli tak, w kolejnym odcinku... Spadam. Do ognicha. W kolejnym odcinku zawalczymy z tym bossem, który tutaj się kryje obok, ale zagadamy też z pewną postacią, która jest też niedaleko stąd, a do której właśnie potrzebuje tego klucza, aby w ogóle do niej wejść, a dopiero, żeby z nią zagadać. Bo żeby z nią zagadać... Znaczy nie, zagadać mogę tak po prostu. To jest kolejna postać do kolejnego przymierza, ale żeby dołączyć do tego przymierza, to dosłownie trzeba z tą samą postacią pogadać 3 razy. Ale w 3 różnych miejscach. Jedno jest tu, drugie jest w lokacji, w której jeszcze mnie nie było, ale na... w kierunku tego... Czy za tym przejściem, gdzie był ten taki wojownik z tym mieczem siedzący i ten posąg, który musieliśmy odkamienić. A trzecie jest w tym zamku tego całego króla, prawie przed finałem gry. Ale to później. Oczywiście grubo później, jeśli chodzi o fabułę. Dobra, tutaj na razie nic zmieniać nie będę, bo się z wami żegnam. No i co? W kolejnym odcinku pogadamy sobie z tym typem, zawalczymy z kolejną wielką istotą. Dla mnie to jest potem tylko załadowanie żaru ascezy, rozwalenie go drugi raz, żeby zdobyć ten... Żeby zdobyć... Kurde, powinien być Lucatiel tutaj gdzieś, no. Chyba, no. Na konsoli znak był dosłownie tutaj obok. Będę musiał je poszukać, no bo... No, w sumie ostatecznie zostaje mi potem przyzwanie jej trzeci raz do grzesznicy. No ale dobra, to innym razem. No bardziej dla mnie prywatnego czasu. To było bardzo dziwne zdanie złożone w języku polskim. Dobra, bez zbędnego przedłużania ode mnie, to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale, w którym
No, zagadamy z jednym typem, zawalczymy z kolejnym bossem i popchniemy jeszcze bardziej fabułę do przodu. Na tyle, do zobaczenia. Cześć!